Święto Bożego Narodzenia to czas szczególny. Dlatego też spotkaliśmy się w gronie Społeczności Akademickiej Politechniki Opolskiej, aby z jednej strony podsumować to, co zrobiliśmy, nasze osiągnięcia, też wytyczyć sobie nowe plany, ale z drugiej strony pożyczyć sobie przede wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt, aby nam nie brakło energii w tym nadchodzącym okresie i aby sukcesy, które w tym roku odnotowaliśmy, aby je co najmniej powtórzyć w roku przyszłym. To też była okazja, aby wręczyć medale Komisji Edukacji Narodowej, które zostały wręczone trzem osobom. Bardzo ważne wyróżnienie. Ta działalność dydaktyczna jest ważną częścią tego, co robimy tutaj w ramach uczelni. To wyróżnienie jest dla mnie ważne o tyle, że pokazuje, że w jakiś sposób to, co robię, robię w miarę dobrze albo najlepiej, jak potrafię, że potrafię zainteresować przede wszystkim studentów tymi zagadnieniami, którymi się zajmuję. Mam ogromną satysfakcję z tego, kiedy mi udaje się przekazać im wiedzę i pewne narzędzia, techniki, a oni potrafią to wykorzystać i im udaje się to, czego ja od nich oczekuję. Jest to ogromnie satysfakcjonujące, jest to dla mnie ważny dzień, bo mówi o tym, że to, co robimy tutaj właśnie w tym obszarze, w tym zakresie jest istotne i że po prostu jest to potrzebne. No muszę powiedzieć uczciwie, że ta nagroda mnie zaskoczyła, ale jestem bardzo dumny, nawet wzruszony. To nagroda Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej za podnoszenie tej rozpoznawalności Politechniki Opolskiej. Ta praca została wykonana przez wiele osób. To wiele osób na to pracowało przez tak naprawdę ostatnie lata, więc no, chciałem tym osobom także podziękować. Tym bardziej jest to dla mnie wzruszający moment, bo kapituła nagrody składała się w większości z byłych rektorów Politechniki Opolskiej, z osób, które tą Politechnikę budowały i doprowadziły do poziomu, który teraz my możemy kontynuować jako zarząd.